Witam Was serdecznie, nazywam się Aleksander Czerw i pracuję dla firmy Elmark Automatyka. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak wygląda proces składania komputera przemysłowego marki Elmatic dla jednego z naszych klientów. Zacznę od zaprezentowania komponentów, które zostaną wykorzystane do zbudowania tej jednostki. Zamontowany zostanie dysk SSD 128 GB firmy Samsung. Także nagrywarka DVD marki LG, 2x 2-gigowy RAM polskiego producenta Goodram w wersji industrial przemysłowej. Procesor Intel Core 2 Quad Q9400 o taktowaniu 2,66 GHz. Tutaj widzimy wzmocnioną obudowę z dodatkowym chłodzeniem, w której to wszystko będzie sobie ładnie siedzieć. Zostaną zamontowane również dodatkowe złącza, w tym na przykład RS232. W tym pudełku znajduje się karta procesorowa oraz pod spodem plater pasywny, o który za chwilkę opowiem. Oczywiście mamy jeszcze zasilacz 400 W oraz układ chłodzący procesor, który za chwilę pokażę. Chciałbym wrócić do dwóch elementów, które sprawiają, że ten komputer jest nietypowym rozwiązaniem. Nie jest zbyt często spotykany i właśnie między innymi dlatego może być bardzo ciekawy dla niektórych osób. Pierwszym z nich jest pasywny plater, zaś drugim karta procesorowa, którą montuje się właśnie w tym miejscu. Główną zaletą tego rozwiązania jest duża liczba slotów. Tak jak widać, mamy wiele pozycji magistral PCI. Kolejną zaletą jest możliwość szybkiego demontażu karty procesorowej, dzięki czemu nie musimy wymieniać całej płyty głównej, tak jakby to miało miejsce w przypadku płyt ATX. Sama istota działania tego układu nie różni się od zasady działania wspomnianych płyt głównych ATX. Przechodzimy do montażu. Na początku zamontujemy procesor na karcie procesorowej. Zasada montażu jest taka sama jak w przypadku płyt ATX. Procesor układamy w sokecie według oznaczeń na nim. Widoczny jest właśnie w rogu tutaj mały złoty trójkącik. Oraz procesor posiada również wcięcia, które mają ułatwić założenie go w sokecie. Następnym etapem będzie zamontowanie na procesorze układu chłodzącego. Podczas rozpakowywania coolera widzimy blaszkę, najczęściej nazywaną backplate. Montujemy ją z tyłu karty procesorowej, co będzie zaraz widoczne. Backplate ma za zadanie wzmocnić całą konstrukcję, tak aby podczas ewentualnych drgań cooler nie urwał się. Mamy już backplate, więc teraz zamontujemy układ chłodzący. Przykręcanie jakichkolwiek elementów do płyt głównych, kart procesorowych czy platerów zawsze dokonuje się za pomocą śrubokręta, tak aby nie uszkodzić układu. Następnym krokiem jest zamontowanie RAM-u. W tym wypadku mamy dwie kości pamięci Goodram, w sumie 4 GB. W celu zamontowania odchylamy najpierw zacisk slotu. Wkładamy w pamięć i zaciski wtedy automatycznie zamykają się, uniemożliwiając wypadnięcie pamięci. Przejdziemy teraz do demontażu koszyka, w którym umieścimy nagrywarkę DVD oraz dysk SSD. Następnie bierzemy się do włożenia do obudowy zasilacza. Pominiemy proces dokręcania śrubek i przejdziemy do efektu końcowego z już zamontowanym zasilaczem. Zasilacz mamy zamontowany, więc teraz czas na dystansę pod pasywny plater, dzięki którym uzyskamy większe bezpieczeństwo konstrukcji. Przykręcane są one w takich miejscach, aby pasowały do kształtu naszego platera.
I znowu może pominiemy etap dokręcania platera, żeby zaoszczędzić trochę czasu. Mając zamontowany plater, przechodzimy do usunięcia śledzi, miejsca których zamontowane zostaną poszczególne złącza. W pierwszym wolnym miejscu zostaną umieszczone 4 wyjścia USB 2.0. Podłączamy je do platera. W drugi slot dokładamy jeszcze 2 wyjścia USB 2.0. Teraz możemy przejść do włożenia karty procesorowej w swoje miejsce. Chwilowo musicie użyć swojej wyobraźni, bo informacje, obraz, który teraz zakrywamy, są ściśle tajne. Kiedy już uda nam się trafić kartę procesorową w gniazdo platera, należy ją solidnie docisnąć, żeby dobrze siedziała. Następnie kartę dokręcamy, żeby zwiększyć jej stabilność. Tak jak mówiłem na samym początku, rozwiązanie z platerem i kartą procesorową pozwala na szybki jej demontaż w razie uszkodzenia, bez potrzeby demontażu całej płyty głównej. Wtedy też jednak warto mieć pod ręką drugi egzemplarz karty procesorowej. A jeśli jej nie macie, to trzeba oczywiście szybko dzwonić do Elmark Automatyka, oni takie rzeczy mają. Kolejnym krokiem jest analogicznie zamontowanie pozostałych wyjść. Przedstawimy od razu efekt końcowy, bo jednak montowanie ich zajmuje trochę czasu. Widzimy więc dwa śledzie z wyjściami RS232, wyjście LPT, wyjście karty procesorowej, USB razy 2 i USB razy 4. Pokażę też połączenia kabli w środku, jak to wygląda. W tym miejscu został podłączony Power Switch, Reset Switch oraz HD LED. Tutaj zostało podłączone 12V ATX oraz główne zasilanie. Widzimy tutaj podłączony wiatraczek radiatora. Tu z kolei został podłączony kabelek od kontrolera sterującego diodami na przodzie obudowy. W tym miejscu zostało podłączone USB, LPT oraz RS232. Następnym krokiem jest zamontowanie nagrywarki oraz dysku SSD w koszyku. Kiedy koszyk jest już zamontowany, bierzemy się do podłączenia zasilania oraz połączenia nagrywarki i dysku SSD do karty procesorowej. Tak mniej więcej wyglądają wszystkie połączenia zmontowanego komputera. Ostatnim etapem jest zamontowanie wzmocnienia obudowy oraz poukrywanie kabli, co by się nie plątały po obudowie. W ten sposób nasz komputer jest praktycznie gotowy. Teraz będzie poddany testom, które sprawdzą, czy wszystko jest ok i czy nasz komputer może być wysłany klientowi. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam. Aleksander Czerw.